Wieczór Państwu. Dobry wieczór, światłownia. Szacowni, dzisiaj zupełnie inny koncert w światłowni niż zazwyczaj. Zazwyczaj tutaj panuje łagodna muzyka z krainy łagodności po prostu. Natomiast wychodzimy z założenia, że muzyka jest czymś takim, co przenosi pewne treści. I najważniejszym, aby ktoś wystąpił na scenie światłowni, jest to, aby miał coś do powiedzenia. I niezależnie od tego, na jakiej łajbie po prostu przepłynie. Dlatego też bardzo chętnie witamy dzisiaj przeznaczonych. Ja jeszcze może parę słów powiem o tym, co w następnym tygodniu, bo będzie to bardzo pracowity tydzień. Otóż we wtorki robimy coś takiego jak śpiewanki o 18, co oznacza, że zaczyna się o 19. Tak jak dzisiaj. Zazwyczaj zaczynają się właśnie śpiewanki. Polega to na tym, że po prostu ludzie przynoszą własne gitary, własne śpiewniki. Siadają, grają, śpiewają. Rewelacyjna impreza, zapraszam. I to jest we wtorek o 18, to znaczy o 19. Natomiast tak, w piątek zbliżający się przyjedzie do nas ze Słupska Małgosia Lipińska. Kobieta, która pisze własne teksty, własną muzykę. I jest to naprawdę rewelacyjna muzyka. Także warto przyjść posłuchać. I to jest piątek. Godzina 20, początek koncertu. Natomiast sobota i niedziela to już jest po prostu... Tutaj niepodzielnie panuje Jacek Kaczmarski, czyli 13. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. W sobotę robimy przegląd, znaczy część konkursową tutaj, w światłowni. Początek o godzinie 16. Przyjeżdżają ci, którzy zakwalifikowali się na ten festiwal z całej Polski. Naprawdę rozrzut tutaj jest bardzo duży. Przyjeżdżają i z Przemyśla, i z Krakowa, z Gdańska, z Warszawy. Z takich miejsc, o których w ogóle nigdy w życiu nie słyszałem. W wieku naprawdę bardzo różnym. Najmłodsza wykonawczyni ma 7 lat. Najstarsza to... No nie, nie zostałem upoważniony do upowszechniania PESEL-a. Ale jest dojrzałą kobietą. Także naprawdę jedna podstawowa sprawa. Naprawdę będzie czego posłuchać, bo to są piękne wykonania. Sobota kończy się występem laureata z ubiegłego roku, czyli ekipą Pan Górski i Spółka. Natomiast w niedzielę spotykamy się w Operze Nowa i tam będzie koncert laureatów tegorocznych i występ legendarnego Czerwonego Tulipana. Czerwony Tulipan przyjedzie do Bydgoszczy ze swoją nową płytą i od Bydgoszczy zaczyna promocję tej płyty. Także gorąco zachęcam, jakby co, można tam w parze dowiedzieć się o zaproszenia, bo zaproszenia przede wszystkim będą potrzebne w Operze Nowa. A dzisiaj, żeby już nie przedłużać, przeznaczenie. Witamy Państwa, może od razu się przedstawimy. Po mojej prawicy Matt, po lewej Furon. Piękny koszmar. Everybody's hot blocking.
Miałem piękny sen, sam Bóg mi się przyśnił. W świecie pełnym dobra, gdzie nie znali nienawiści. Ludzie, którzy z życia czerpali same korzyści. Żyli tu bez rozkosu, bez pogoni za tym wszystkim. I kiedy budzę się, chciałbym znów zacząć powieki. Znaleźć się pięknym śnie, nie pozostać mi na wieki. Wiesz, nie poznać strachu z obawą, co jutro będzie żyć. Bez ograniczeń, po kontakt znajdować szczęście. Być zawsze sobą, bez względu na to, co mówią. Wszyscy są tacy sami, wszyscy się tolerują. Brak ograniczeń dla tych, co się wielki czują. I dla tych krok dalej, co na bogactwie bazują. Uczucia do innych naturalnie czują. Bez żadnych konfliktów ludzie ze sobą obcują. I skumaj, że muzyka moją cechą podstawową. Nieważne to, co robisz, zawsze z podniesioną głową. Znajdziesz mnie prosty ulicy, jednak ty tam wejdziesz, to ja zniknę jak najszybciej. Nie wiem, czy jestem Bogiem, czy herosem. Na pewno jestem jakimś daru losem. Bo tylko ja potrafię to, czego wyję. Pozwolenie na broń nie jest mi potrzebne. Potrafię więcej niż przeciętny człowiek. Czasami sam siebie się boję, bo się dotknąć własnych powiek. I nie pozwolę, żebyś mnie zauważył. Bo na pewno wtedy byś mną pogardził. Jestem brzydki, pomarszczony, najbardziej do niego podobny. Człowiekiem się nazywasz, nie jestem godny i głodny. Tej człowieczej krwi nie ma, ty tylko twój pieworodny. Dopuściłem się tej zbrodni, pokój się z tym. Ty mam ten dryn i ten skill. Zabiję cię w nocy, gdy będziesz sił. Cza! Przeznaczeni. Właśnie tak. Myślę, że powinniśmy oddać w taką podróż w przeszłość, żebyśmy uświadamiali sobie, że jesteśmy zawsze w środku dziećmi. Jedyne co miałem, to że w marzeniach latałem. I do dziś latam, tylko mam tę znaczy wokół i widzę już wszystko wyraźnie. Mam wyobraźnię, mam praktycznie wszystko. Dusza przez mikrofon, serce poprzez hiko. Szare retrospekcje, to mu widać w kolorach. Biegnę pamięcią do chwili, gdy zdobyłem się w wyborach. Dni mijały, a każdy nieco inny. Czasem rozginął uśmiechem, a czasem zimny. Przyjaciele zawsze trzymali mi kroku. Własny kodeks spraw młodego mieszkańca bloku. Byłem w szoku, teraz wracają słuchy, co potrafili zrobić bracia od pierwszej pieluchy.
Rzeczywistość przypomina o sobie. Kiedyś życia rozdział kończył się w jednej dobie. To co robię, moja pasja życiowa, służy do publicznego głoszenia słowa. Dzisiaj wyłączam się, tylko przytaczam chwilę, było ich tyle, dlatego wracam. Moje myśli rozwiane ciągle wracają. To kawałek dla tych, co czasami też wspominają. Wszystko wraca, zachowałem wspomnienia. Szczególnie te dobre, których nie chcę zatracać. Jeden mam, to nic złego. Jako gówniarz nie rozumiałem wszystkiego. Kto by pomyślał, że zacznę kiedyś pisać wersy. Do dziś zostało mi luźna gadka, bluz adresy. Częste stresy, bo przejmuję się swym życiem. Wziąłem los w ręce, nie składam poufnych życzeń. Miałem kumpli, kilku z jednego podwórka. Nieważne jak było na dworze, na placu zbiórka. Dzisiaj powtórka, to czuję się jakbym tam był. Wszystko oprócz naszych przeżyć, proch i pył. Aha, to właśnie tak. Rok i był. I wiem, że to co było kiedyś to już nie to samo. Chciałbym być tam tym dzieciakiem już dziś rano. Którzy są źli i w sumie niepotrzebni czasem w naszym życiu, ale tacy się też zdarzają, wiadomo. Ale przede wszystkim są ludzie dobrzy, którzy pozwalają, jakby dzięki nim można po prostu wyrazić siebie. Chciałbym spotkać człowieka, który nie kłamie. Lecz to chyba tak trudne, jak uszek się przed zdarzaniem. Myślę stale, myślę co bym zmienił w swoim życiu, niczego nie wiem. I tak chciałem być człowiekiem, bym był, gdyby nie słuchi, które pozostałem. Choć nie mogę powiedzieć, że przed niej nie płakałem. Co by było, gdyby moi znajomi byli normalni, a za każdym razem nie rolowały z niepalnych. Gdyby każdy był normalny, to by było trudno. Wiem, że nie jest to normalny, ale mówi się trudno. Czemu jest tak, że one czują coś do mnie? Ale ja nie potrafię, że z każda mi się dogadowa. Nie wiem, co mam robić dalej, bo ludzkość ta mała. Już moje zaufanie, te chłopie wiesz, jak chcą. Nie oczerniam stare, to są posty i budynki. Za sobą palę, znasz te słowa. Będę z tobą, kochanie, a później słyszysz, ha, mam cię w pałę. Ta zdradliwa ludzkość, nie wiem, czy świat się, czy płakać. Lecz wiem, że z tego powodu nie mam zamiaru płakać. Żyli ludzie zawsze będą naszym cieniem. Od zawsze łączyło się, to znaczy nic nie wiem. Tak trudno jest wybaczyć komuś, kogo nie nienawidzić. Bo tak często są to ludzie, z którymi się nie liczy. Ej, bum! Spotkać w tym człowieka, co czuję jak ja chcę. Spotkać w tym człowieka, co czuję jak ja chcę. Spotkać w tym człowieka, co czuję jak ja chcę. Spotkać w tym człowieka, co czuję jak ja. Tam paru ludzi, co nigdy nie zawiedli. I tak jak oni już nie stronią od pomocy ręki. To dzięki wam istnieje pyłek nadziei, że zło odwróci się plecami, a świat się zmieni. Daj spokój, żyj spokój, daj spokój. Odczycie wam oku i widać cyf na każdym kroku. Świat pełen pokus, bądź asertywny. Trzymaj się szczerych osób, a będziesz pozytywny. Poznałem to, bezinteresowne dobro. Od rodziny, którą kocham i od ciebie mordo. Zawsze być sobą, nie czują się z tobą. Coraz więcej myśli w głowie, z kolejną drogą. I lecę, przemierzam świat zgodnie z ważnymi zasadami, a nie z tym co wygodne. Pierwsze co wolne, w głowie słów zasób. Trzymam się dobrych ludzi, nie potrzebuję pasów. Często brak czasu, by spędzić z nimi chwilę. Rzuciłbym wszystko i ty kupił dla nas chwilę. Wspomnę tyle, a dzisiaj chcę odstawić kąt. Jedna pasja, jedno serce, droga pod prąd. Jedna pasja, jedno serce i droga pod prąd. Dzisiaj za was dobrzy ludzie podpala rąk.
Pasja, rodzina, dobrobyt, przyjaźnie. Nie pozwól, żeby życie stało się fałszem. Prawda jest zawsze jedna, jo. Rzeczy, które wyzwalają twoje szczęście. Ważne sprawy, o których myślisz coraz częściej. Wiesz, co sprawi, że własne zadowolenie. Uśmiech na twarzach bliskich znajdziesz tam pozwolenie. Od wszelkiej złości, od swoich kości. Odłącz się żonek i do tej szczerej wartości. Prawda jest jedna, lecz wiele wszystkich. Może się do niej dziś potrzeba, bo po prostu więcej ludzkości. Więcej miłości do tych, którzy jej nie mają. Daj trochę od siebie, nawet gdy nic nie dają. Niech posłuchają, bo to nie klepanie przy poczcie. Hip-hop nas łączy, niedzielę, a już się jednoczy. Kiedy się skończy, cały czas robię to samo. Piszę własne myśli, które nie dają spać rano. Nie masz na korzyści, większość patrzy tam gdzieś samo. Szanuj to, co istotne, nieco po prostu badano. Kluczowe fakty, po których czujesz się jak w niebie. Kwestie w twoim życiu, najważniejsze dla ciebie. Wiele gdy chodzi, ja też człowiek tu to robię. Kocham słowa, które usuwają sens powiek. Istotne, żebyś wiedział, co w twoim życiu ważne. Pasja, rodzina, dobrobyt, przyjaźnie. Nie pozwól, żeby życie stało się fałszem. Prawda jest zawsze jedna, często skryta za kłamstwem. Istotne, żebyś wiedział, co w twoim życiu ważne. Pasja, rodzina, dobrobyt, przyjaźnie. Nie pozwól, żeby życie stało się fałszem. Prawda jest zawsze jedna. Właśnie tak, ej. Istotne, masz życie twoim. Nawet jeśli doprowadzą cię do paranoi. Nie wiem, co to smutek, co znaczy być zdołowany. Lecz to nie powód, aby na nowo otwierać swoje rany. Znany nie jestem i nie chcę być. Już jesteśmy przyjaciółmi, dzieli nas dzięka. Nie wiem, co znam być i kimś. Nie jestem nikim. Nie jestem tym kimś, który tylko liczy. Biegnie. Istotne, istotne, żebyś wiedział, co w twoim życiu ważne. Pasja, rodzina, dobrobyt, przyjaźnie. Nie pozwól, żeby życie stało się fałszem. Prawda jest zawsze jedna, często skryta za kłamstwem. Istotne, żebyś wiedział, co w twoim życiu ważne. Pasja, rodzina, dobrobyt, przyjaźnie. Nie pozwól, żeby życie stało się fałszem. Prawda jest zawsze jedna, często skryta za kłamstwem. Na moim papierze, papierze. Chyba papież nie wzywa. Chyba mam go zabić, no cóż. Bywa, bum, bum, rap. To jest bum, bum, hardcore. Chyba pomyliłeś, kibel z fajną. Znam to, wiem to, weź to. Skupa się, mój rap to pierdolony megafon. Yo. Bum, bum, rap. Aha, yo. Za oknami mgła, z nieba deszczu krople. I wiesz, że to tu pisze jest dla mnie istotne. Zarywa wątkę, wiesz, czasu nie cofnę. Tekst też się sam nie napisze, niech się rozpocznie. Za mało czasu na to, co nas otacza. Za mało chwil z bliskimi, mijają lata. To jest nieważne, że wygrasz szczęście. Skoro inny dajesz tylko zmartwienia i presję. Gdzie twoje miejsce? Gdzie? Jakie podejście? Do tego wszystkiego albo co nieco więcej. Jak wygląda przejście do tego raju, do którego podążasz, nie jak do obcego kraju. Czy nas tam zechcą, czy zaakceptują? Na pewno. Niech tu gdzie bliźni jest czują, gdzie jeden drugiemu robi wszystko na przekór. Bądź prawdziwy, nie jak większość ludzi, człowieku. Czasem czuję, jakby podążał nie do przodu. Czasem jakby nie był sobą, stał gdzieś z bloku. Czasem jestem małolatem z dawnego bloku. I chcę wciąż być poetą, tworzyć rap rok po roku. Zajawka nie za szoku, bo od dłuższego czasu jest codziennie na szoku. I chociaż wiem, że robię to z myśli na głowu. Tyle jest spokój, bo gadać umiesz czynów zero. Znów jesteś w szoku, wyjdź z roku. Popatrz
patrz na świat jak z Bogiem, to tak jakbyś widział tęczę z tych szarych okien. Nic z Bogiem, to nie droga czy zrękę, a mój rad to jakbyś trzymał go za rękę. Świat podążamy z grupy na materiały zdalny. Bum, baw, spróbuj, człowiek jest normalny. Dziękujemy bardzo. To jest wasz, tak? Podpis? Tak. No. Teraz jest prawy, tak. Weźmy, patrzymy. Trzymaj mi się, bo... Mikrofony. Nie, tak. I okna zamknij tam. Dobra. Ekstra. Dobrze. Jak już mówi się sprzedawać? Ale jeszcze dwie. Chodzi. Nie ma tak dobrze. No jeszcze. A okay. To byłoby się na całą stronę. O, super. Jakby miał na dawaj, ma zakup się u was dostatek. A nie, to z pół godziny bym potrzebował, żeby takie to ładne. To dawaj. Cześć, Wysolek, co tam? Dobrze leci. Ale dobrze, że jesteście, nie? Prawda się cieszę. Bardzo fajnie. Prawda się cieszę, że jesteście. Masz stary, doje coś od siebie. Co wyrąbał na całość. Weź, czekaj jeszcze. To może być, by ktoś kurde przeczytał, co głośno. Ujemy, jakie cudawianki. Na ten przykład. Popatrz. Może ktoś przeczytał, prezes prosi. Przeznaczenie, furor, mat i nasze były logo. Z gwoździem programu. Były logo. I dopiszę jeszcze z podziękowaniami dla Światłowni. I bardzo dobrze. Ale weź nad i serduszko. BDS. No weź. Ja mam to doświadczenie. I bardzo ładne. Ja w tym momencie was fotografuje słynny reporter Piotr Wietrzykowski, także macie sławę w tym momencie na coś. Ale też nie, bo... Wszystko.